Cześć, ostatnio dużo przeglądam polskiego YouTube'a z tematyką Clash Royale i postanowiłem zrobić odcinek właśnie o tych kanałach, które darzę naprawdę ogromną sympatią. To są kanały, które nagrywają z pasji, dla nich nie jest ważna ilość subskrypcji i wyświetleń. Są to kanały, na których od początku istnieje Clash Royale i tej tematyki się trzymają. Osoby, które prowadzą te kanały, mają ogromne pojęcie na temat CR i co najważniejsze, mają swoje serię i nie kopiują od innych twórców. Nie zmuszam Was do subskrypcji tych kanałów, ale zachęcam do obejrzenia chociaż po jednym odcinku, ponieważ tam nie znajdziecie żadnego aktorstwa. Wszystkie linki do tych kanałów znajdziecie u mnie w opisie. Ja osobiście polecam te kanały i będę je ciągle wspierać, a teraz zapraszam Was do odcinka. Na początku zaczniemy od początkującego youtubera. Parę dni temu robiłem rajdy i nagle trafiłem na kanał pod nazwą Lumi. Po moim streamie postanowiłem, że obejrzę sobie live na tym kanale i zauważyłem, że Lumi skupia wielką uwagę na grze i na swoich widzach. Chłopak często streamuje i pokazuje jak grać, a powiem wam, że naprawdę gra bardzo dobrze. Na ten moment ma 444 subskrypcje, a kanał ma od kilku dni i naprawdę widzę ogromny potencjał w tej osobie. Pozdro wariacie! Monik TV jest to jeden ze starszych youtuberów, na jego kanale możemy znaleźć dużą ilość materiałów z Clash of Clans, ale spokojnie, też nagrywa Clash Royale. Monik poznałem w COC i jest to naprawdę sympatyczny gość i robi świetne odcinki. Wkłada w to naprawdę całe serce, jeśli ktoś gra w COC i szuka ciekawych strategii ataku, czy też ustawień baz, to zapraszam do niego, a uwierzcie, że po jego rady sięga duża ilość graczy z zagranicy. John Coffee. John także należy do jednych ze starszych youtuberów. Na jego kanale można zobaczyć nie tylko CR, ale także COC czy też CAC. Jest to kanał bardziej nastawiony na streamowanie i mogę dodać, że John robi bardzo dużo turniej. Jego live'y bardzo miło się ogląda, bo ogólnie jest to bardzo pozytywny i sympatyczny gość. No, takie cechy to chyba powinien posiadać każdy youtuber, nie sądzicie? No i jakby tutaj nie mogło zabraknąć Chestera. Chester, czyli największy świr polskiego CR. Jest to kanał także bardziej nastawiony na streamowanie, a uwierzcie, że jego streamy nie są nudne, co w sumie ostatnio pokazał, gdy podczas transmisji zło się złamał swój telefon na pół. Więcej możecie zobaczyć na jego kanale. Chester ogólnie bardzo dużo mi pomógł na YouTubie, za co bardzo go szanuję, bo ma chłop ogromne serce i naprawdę jest w porządku. Pozdro! PWP, czyli dziadek polskiego Clash Royale. Jego kanał głównie opiera się na CR. U niego możecie znaleźć nowości z gry, czy upgrade'y, czy też ciekawe strategie. Na dzień dzisiejszy ma już ponad 70 tysięcy subskrypcji. Robi bardzo dużo turniejów i zapewne 80% moich widzów zna go bardzo dobrze. Z PWP-em znam się już bardzo długo, jak i z wyżej wymienionym Chesterem. Czasami robimy wspólne streamy, na które Was bardzo gorąco zapraszam. PWP jest to też bardzo dobry gracz i całą swoją wiedzę na temat gry przekazuje w odcinkach. No i na sam koniec, TaxiZRT. Na jego kanale możemy zobaczyć także inne gry, ale w Clash Royale gra bardzo dobrze i często streamuje. A co do streamów, to mogę powiedzieć, że jest to jedyna osoba z polskiej sceny Clash Royale, która czasami prowadzi charytatywne streamy na schroniska, za co go bardzo, ale to bardzo szanuję, ponieważ trzeba pomagać biednym zwierzakom. Taxi jest bardzo wesołym chłopakiem i skupia wielką uwagę na swoich widzach. Okej, to tyle. O wyżej wymienionych youtuberach mogłem jeszcze bardzo wiele powiedzieć, ale wy widzowie macie możliwość ich poznać i ocenić. Zapewne już wiele osób z was ich zna. Ja często oglądam ich odcinki i mogę powiedzieć, że odwalają kupę świetnej roboty. I co najważniejsze, wkładają w to swoje serducha, za co bardzo ich szanuję. W komentarzach możecie napisać, który z wyżej wymienionych twórców jest waszym ulubionym. To tyle, pozdrawiam cieplutko, cześć!